W niedzielę 3 sierpnia w Stanisławicach odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę masowego wywozu mieszkańców tej miejscowości na roboty do Niemiec. Obchody rozpoczęto mszą ku czci poległych, zaginionych i zamordowanych w okresie II wojny światowej. We mszy poza parafianami uczestniczyli także poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stanisławic, orkiestra Dęta OSP z Kozienic pod batutą Zygmunta Juśkiewicza oraz zaproszeni goście, w tym m.in. wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, radni gminni i powiatowi, osoby reprezentujące stowarzyszenia kombatanckie i partie polityczne. Msze koncelebrowali proboszcz parafii w Stanisławicach ksiądz Stanisław Lachtara oraz ksiądz kanonik Kazimierz Marchewka. Ksiądz Lachtara podkreślił, że dar ofiarowany od siebie jest darem od Boga, a pamięć o tych wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę, powinna być pielęgnowana i przekazywana kolejnym pokoleniom. Po mszy na placu przy kościele parafialnym odsłonięto i poświęcono tablicę, na której umieszczono nazwiska osób poległych i zaginionych we wrześniu 1939 roku oraz zamordowanych w obozie Gross-Rosen. Tablica upamiętnia też kilkanaście osób więzionych w obozach jenieckich i obozach zagłady, a także osoby maltretowane w czasie przymusowych robót w Polsce i w Niemczech. Po odegraniu hymnu państwowego pamięć o poległych uczczono minutą ciszy. Krótko o wydarzeniach sprzed 70 lat opowiedział zgromadzonym mieszkaniec Stanisławic Witold Adamski. Głos zabrali także zaproszeni goście, wiceburmistrz Małgorzata Bebelska oraz Zygmunt Mućko, który odczytał list od posła Czesława Czechyry. Następnie kwiaty i wiązanki przed tablicą złożyli przedstawiciele posła Czechyry i posła Maliszewskiego, delegacje burmistrza gminy Kozienice, radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sołectwa Stanisławice, przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń kombatanckich i historycznych, a także krewni jednego z zamordowanych w czasie II wojny światowej. W godzinach popołudniowych na Błoniach za kościołem odbyła się rekonstrukcja historyczna nawiązująca do wydarzeń z czasów wojny. Rekonstruktorzy przedstawili łapankę ludności ze Stanisławic oraz potyczki żołnierzy oddziału partyzanckiego batalionów chłopskich Bilofa z żandarmerią niemiecką. Kolejną atrakcją był pokaz kawaleryjski 22. Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki Letnisko. Uroczystości takie jak ta to doskonała lekcja historii. To także sposób na zachowanie pamięci o tych wszystkich, którzy nie bali się walczyć o wolność i oddali życie w tej walce. Organizatorami obchodów byli Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławicach, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Sołectwo Stanisławice, współorganizatorami gmina i powiat Kozienice.